Proszę Państwa, dzień dobry. Ja witam i Państwa, i naprawdę naszego gościa, bo mam szczęście do wybitnych postaci i cieszę się, że dalej trzymamy się tej sytuacji, że spotkanie z tak ważną i znaczącą osobą. Polski plakat, to pojęcie szkoły reprezentuje, już tych ludzi aż tak dużo nie ma, ale jeszcze są wśród nas i tworzą i są aktywni. No i rad jestem. A, mikrofon, dobrze. Także witam Cię, Mieczysławie, drogi. I po prostu cieszę się, że jesteś. Ja też się cieszę. Króciutko, bo tak mówiliśmy, że mój kolega najpierw mówi, że ja więcej powiem, ale najwięcej powie sam artysta. Ja tylko bym chciał Cię do paru sytuacji może sprowokować, a może niekoniecznie, bo już tych spotkań mogłeś. Prowokuj. Tak, no ale dobrze. Nie wykręcisz się, że jesteś współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. To pojęcie, jak sam powiedziałeś, urodziło się nie w Polsce, tylko poza krajem. I to cudzoziemcy zauważyli tą inność. Gole jacyś, podobno tak twierdził Janek Lenica. No proszę. I może jakbyś to pojęcie, skąd się mogło to wziąć? Czy to przez Biennale, czy przez kontakty artystów? No, że oni to dostrzegli, że takie coś się urodziło i później bardzo aktywnie chcieli być obecni na każdej edycji tego Biennale. Przyjeżdżali, nawet nagrody dostawali. Nie mówię tylko o Japończykach. No ja nie jestem teoretykiem sztuki, Leszku, więc nie wiem, czy ani historykiem, czy to, co będę usiłował powiedzieć na ten temat, będzie miało jakieś sensowne znaczenie, ale z tego, co wiem, to ta polska szkoła rzeczywiście miała miejsce w obliczu jakiegoś głupiego wydarzenia, gdzie w latach późnych 40., na przełomie 50., zwrócono się do Lipińskiego, Eryka i Henryka Tomaszewskiego, żeby zrobili parę plakatów filmowych, na co oni, obruszając się, powiedzieli: filmowe plakaty to jest jakieś barachło, nie będziemy się w to bawić. Dopiero po zastanowieniu się doszli do wniosku, że a może warto spróbować, i dali taki zwrotny komunikat do władz kinematografii ówczesnej, że będą się w to bawić pod warunkiem, że zostawią im władze wolny wybór, jeśli chodzi o środki wyrazu. I tak też się zaczęło, więc nie robili żadnych fotosowych plakatów, które wtedy królowały wedle maniery hollywoodzkiej, tylko zaczęli robić się jakieś osobiste komentarze. I tak się to zaczęło. Ale zacząłeś od malarstwa. No, oni byli grafikami, niemniej. Jak zapoczątkowali to gdzieś w tym okresie, tam razem ze Srokowskim, z, nie wiem, później z Pałką, z Fangorem, to były takie zupełnie nietypowe jak na owe czasy komunikaty artystyczne, bardzo osobiste, które miały niewiele wspólnego z tą metodą hollywoodzką, tylko były jakimiś takimi osobistymi komentarzami autorskimi, i dzięki temu to zaczęło wypączkowywać i gdzieś w drugiej połowie, czy w połowie lat 60. Powstało dzięki Józkowi Mroszczakowi i jego stosunkom międzynarodowym i różnym tam koneksjom interpersonalnym, pierwsze międzynarodowe Biennale Plakatu w 1966 roku, kiedy akurat to był rok ukończenia moich studiów. Miałem to szczęście, że świadkowałem jako jeszcze zielony młodzieniec temu wydarzeniu. Zjechało się pół świata, łącznie z Walterem Herdegiem, szefem Grafisu szwajcarskiego i innymi ludźmi z tego topu designerskiego. I w rok, dwa lata później otwarto
pierwsze na świecie muzeum plakatu w 1968 roku. I to były takie początki. No, Lorenz miał w tym jakiś udział? I Fiałkowski? Jak najbardziej. Pani Janina Fiałkowska i jej mąż pełnili honory domu jako przedstawiciele muzeum Wilanowskiego i byli obecni wraz z dyrektorem Muzeum Narodowego, czynili honory domu dla tych przedsięwzięć takich bardzo nobliwych. Tak, ale później to jak wspomniałem o tym malarstwie twoim, bo jak zdawałeś na akademię, to gdzieś, nie wiem, czy ten plakat wtedy był pierwszy. Słuchaj, wtedy jeszcze nie było Wydziału Grafiki. Może dlatego. Ja studiowałem malarstwo. Dopiero gdzieś na piątym roku, jak byłem, to otwarto podwydział grafiki, który dawał szansę na robienie dyplomów na ASP. I z Henrykiem Tomaszewskim wtedy się spotkałem w 1963 roku, gdzie po tak zwanym kombajnie studyjnym, gdzie studiowało się podstawy wszystkich technik graficznych, tam litografia, metale i typografia, fotografia. Przechodziło się do pracowni dyplomującej, którą wybrałem właśnie u Henia Tomaszewskiego. I w 1966 zrobiłem u niego dyplom. A w 1971 asystentem zostałem. Tak, ale w międzyczasie wyjechałem zaraz po studiach do Paryża, gdzie spędziłem półtora roku i tam szlifowałem druk, szukając jakichś prac, ale był to okres bardzo malowniczych rewolucji majowych i ruchów studenckich na całym świecie, więc nie za bardzo tam mogłem rozwinąć skrzydeł. Robiłem tylko kroki de mody, czyli szkice mody wraz z moimi przyjaciółkami, które były tam już zakotwiczone na tym paryskim bruku. Aż w końcu wylądowałem na Place du Tertre na Montmartre, gdzie robiłem przez 6 miesięcy portrety młodych dziewcząt w podróżach poślubnych ze swoimi świeżo poślubionymi małżonkami i tam zarabiałem pieniążki, co niewiele miało wspólnego ze sztuką plakatu, ale oswajało mnie z rynkiem i z tym, czym była ta paryska boema. Mitoraj Lampy tam robił takie kopie, sprzedawał i z nich żył, także te przykłady są. Sporo ludzi tam było z warszawskich stron i żeby tam się dostać w ogóle na ten Place du Tertre, no to tam rządziła mafia jugosłowiańsko-japońsko-hiszpańsko-francuska i Polonusy gdzieś miały swój kącik taki, gdzie trzeba było szybko załatwiać te zamówienia portretowe. Akurat mnie to nie sprawiało trudności, bo od szczeniaka lubiłem portretować wszystkich dookoła i nawet truje dostałem za to, że zrobiłem karykaturę nauczyciela od rysunku jeszcze w podstawówce, mimo że byłem nadwornym od robienia gazetek ściennych, które wtedy były obligatoryjne we wszystkich szkołach i podstawówkach, i średnich, i etc. Ale wróciłeś i do Tomaszewskiego. Jak wróciłem, to wygrawszy parę znaczących konkursów plakatowych, przypomniałem się mistrzowi Henrykowi i on zadzwonił do mnie któregoś razu i mówił mi tak, słuchaj, mój były asystent Bronek Zelek wyjechał i nie wraca. Czy chciałbyś być moim asystentem? Więc ja przestraszony z lekka, bo Henio był ostrym facetem i nie było z nim łatwo, ale polubiliśmy się i tak to trwało 15 lat. Z nim razem współpracowałem aż do jego emerytury w 1985. Właściwie w 1984 roku on przyszedł jako 70-latek na emeryturę, a ja później kontynuowałem zajęcia plakatowe w tej
czcigodnej pracowni, do której zjeżdżali się ludzie zewsząd i nie tylko z Europy, ale i ze świata. Tak. No ale to piętno Tomaszewskiego, wiesz, czasami dobrze być pod wpływem, ale w pewnym momencie opuściłeś go na tyle, żeby nie kojarzyć się z jego twórczością bezpośrednio, bo jednak tylko pewien skrót myślowy, pewna emocjonalność, może odwrotnie, raczej intelektualność tego plakatu była tą szansą, żeby no to z niego czerpać, bo ten skrót myślowy jest tak charakterystyczny dla was obu, że pociągnąłeś ten temat i on dzisiaj, jak się patrzy, dzisiaj przeszliśmy się, no to nie mam wątpliwości, że, no to że coś was łączyło. Istota tych komunikatów wizualnych, jakimi są plakaty. I tam trzeba jeszcze przywołać, a propos tego skrótu, nazwisko Stanisława Jerzego Leca, który był takim duchem przewodnim tych naszych poczynań belferskich. Dla studentów wymyślaliśmy takie niesamowite, trudne zadania. Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem, czy inne takie, które przeszły do historii. Jest duże nic i małe nic. Jest wolę napis wstęp zbroniony, aniżeli wyjścia brak. Jak zilustrować te jego aforyzmy? To były rzeczywiście zagwozdki dla tych studentów, ale dawaliśmy radę i gimnastykowaliśmy się wespół z Henrykiem, wymyślając na wyprzódki tematy coraz to inne, które no, w obliczu zapędów cenzorskich trzeba było jakieś obligatoria odwalać typu rocznica rewolucji październikowej, czy 22 lipca, czy 1 maja, ale nawet w tego typu tematach okazało się, że można było przemycić jakieś sensowne, nie takie rozwiązania standardowe, ale jakieś takie gdzieś z podwójnym dnem, w czym Henio celował i stawiał siebie za przykład takich rozwiązań dla właśnie młodzieży studenckiej, która gdzieś szła w jego ślady, a później moje. Zdawałoby się, że BH-owski plakat może być trudny, a jednak i on był atrakcją. No tak, oczywiście, jasne, jasne, nie ma łatwych tematów. Ważne jest tylko, żeby coś z tego towaru sensownego, ambitnego wykreować, żeby się nie wstydzić później. I tak to mnie zostało, że do dzisiaj jak coś robię, chociaż coraz rzadziej, to kiedyś myślałem, co by Henio powiedział na to, a dzisiaj co studenci powiedzą, jak jakiegoś knota odwalę i gdzieś oni to przyuważą na ulicy. I wtedy będzie obciach jakiś, no, więc trzeba się pilnować. No, kiedyś to ta ulica żyła w tej szarej rzeczywistości komunistycznej. Te plakaty były taką żywą galerią sztuki, nie tylko malarskiej, ale no, jakieś komunikaty wizualne, bo przecież nie było jeszcze ani reklamy, ani billboardów, ani możliwości technicznych. No, co tydzień czy co dwa tygodnie widzieć swój wykwit jakiejś mordęgi nocnej, to była niewątpliwa satysfakcja, że malarze mieli trudniej, bo mieli trudniejsze obligatoria. Tam cenzura nie przypuszczała za bardzo na wernisaże rzeczy takich bardziej konfrontacyjnych czy niebezpiecznych. Natomiast plakaty o dziwo, ja nie pamiętam z tej mojej 50-letniej już historii, którą ciągnę od lat 64 czy 5 roku, żeby się tam cenzor mieszał. Na ogół to były tylko kwestie polityczne, ale nikt się nie wpieprzał w konwencje jakieś, którymi się okraszało swoje pomysły. Dzisiaj natomiast ten, kto trzyma cash, to potrafi powiedzieć, panie Wasilewski, może by to pan ten fiolet tu z tą zielenią zmienił trochę, bo albo dał większe
liternictwo, bo za mało reklamowe to jest. No chcesz powiedzieć, że teraz ten plakat stracił, pracujesz z młodzieżą i ku czemu to zmierza, jak to się dzieje, albo jak czytasz to ich zaangażowanie, albo jaką wizję noszą, bo to jest problem w tej chwili, bo teraz plakat się bardziej w galerii znajduje, jak na ulicy ważny plakat. To prawda, plakat wszedł na wyższą półkę, że bardziej się liczą galerie, ale tak naprawdę plakat dzisiaj króluje w internecie, że dzisiaj można przesyłać jakiś swój projekt i wrzucać go na Facebooka czy na jakąś inną platformę tam online'ową i przeróżne biennale, których kiedyś było tylko trzy na całym świecie, bo to warszawskie, to Jama i Lahti, później tam Brno jeszcze i tak dalej, a dzisiaj w samych Chinach jest chyba cztery biennale, czyli triennale plakatu. I Ameryka Południowa, Kanada, Meksyk, Australia, nie mówiąc o Japończykach. Dlatego się namnożyło taka ilość, że pogłoski o śmierci plakatu są mocno przesadzone, jak mówił klasyk. Wręcz przeciwnie, ten plakat, głównie autorski nawet, który honoruje przeróżne rocznice i jakieś eventy, czy to polityczne, czy kulturowe, czy rocznicowe, jest cholera obecny bardziej niż za mojej młodości. A jednocześnie zniknął w tej formie dawnej z ulic, gdzie króluje raczej komercha. No ale taka jest kolej rzeczy. No nie ma się co obrażać na to, na tą sytuację, tylko robić swoje. Dzięki może temu komuchowemu jakiemuś rudymentowi socjopolitycznemu mógł zaistnieć, że był jakby jakimś wentylem, a jednocześnie legitymacją, że o, u nas się też coś dzieje. I o ile w tej sztukach tak zwanych bardziej ambitnych czy bezużytecznych typografika artystyczna działo się również nieźle, to o dziwo ten plakat wysforował się dzięki tej etykietce i zaczęto naśladować nas najpierw w Demoludach, czy to w Czechach, czy na Węgrzech, czy w Enerdówku, czy w Bułgarii. I to gdzieś takim szlakiem za czasów tejże komuny była stworzona jakaś taka enklawa no, wolności, może nie w cudzysłowie, ale autentycznej, gdzie ci decydenci nie wchrzaniali się w to, co było zawartością formalną tych zjawisk, tylko baczyli na to, żeby tam politycznie coś nie... Na przestrzeni tej mojej całej kariery półwiecznej ja miałem raptem, nie wiem, jakieś trzy czy cztery ingerencje cenzorskie, co w ogóle było jakimś wypadkiem, rzadkością przy pracy. A myślisz, że to nie było takim kompleksem tych ludzi, którzy jakby chcieli się też jakby przyznać, że cenią, że leczyli też swoje takie... Ale mówisz, że o kompleksie... Tak, że władza była po prostu takim jak kompleks artystów. Bo ja wiem, władza może i miała, ale władza trzymała gardę na wysokości nie podbrzusza, tylko szczęki swojej i baczyła tylko na to, żeby nie było jakiejś tam obsuwy politycznej i tyle. I cała reszta ich nie obchodziła. Co w przypadku literatury i filmu też przecież wiemy, że ta polska szkoła filmowa czy literatura całkiem dobrze się miała właśnie
w kontrze do tych ograniczeń. No, ale głównie wychodziła emigracyjnie na początku. To prawda. Dobrowicz i Henryk Grudziński. To prawda, no ale to wiesz, nie tylko Gombrowicz istniał, bo wiesz, w filmie był... Mówię o literaturze. No tak, tak, tak. Poznałem kiedyś pana Kazimierza Orłosia, który zrobił wspaniałą książkę pod tytułem Cudowna Melina. Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał. Jak po tym odebrali mu możliwość publikowania, to zaczął podsyłać do kultury paryskiej i jak się to okazało gdzieś później, to już miał zakaz absolutny drukowania. Tak samo przecież Kisielewski też coś tam drukował pod pseudo tylko że akurat cenzura nie namierzyła go zbyt szybko, więc dali mu tutaj spokój. Różnie to bywało. Wracając do tego plakatu, no to chcę powiedzieć, że ta polska szkoła zaistniała nie pomimo, ale może dzięki, albo jednocześnie i pomimo i dzięki tejże komuszej rzeczywistości. Więc z perspektywy tylu dziesięcioletni mogę sobie pozwolić na taką konstatację, bo oglądam z oddala to i jest to dowodem na to, że coś takiego nie powstało ani w Londynie, ani w Nowym Jorku, tylko tu nad Wisłą i w tych rewirach komuszych. A dziś oni zaczęli naśladować takie wypowiedzi artystyczne w dziedzinie plakatów filmowych, bo to się na tym gruncie zaczęło. A dzisiaj to już jest zupełnie inna rzeczywistość, bo planeta jest malutka, się zrobiła dzięki tym nowym mediom i nawet nie widać zbytnich różnic między tym, co się dzieje w Tokio, a w Vancouver, czy w Nowym Jorku, czy w Londynie. Jest jedna Global Village i oczywiście są jakieś tam korzonki, które decydują o zróżnicowaniu kulturowym, ale wszystko jest taką przemieszką, że nie wiadomo, czy to jest dobrze, czy źle. Myślę, że jest jak jest. To prawda, ale miałeś taki ważny rozdział w swoim życiorysie, który wiem, że to piętno nawet w pracy, czy rozumieniu rysunku, nie tylko rysunku, polegał w związku z wizytą chyba parokrotną w Chinach. Bo wiem, że to jakoś mocno cię gdzieś wpłynęło na jakieś myślenie twojej pracy. Jakbyś nam trochę to przybliżył, bo tak odniosłem wrażenie. No, na początku była Japonia, to marzenie moje z lat 60., które się długo nie mogło ziścić, bo nawet dyplom u Henryka robiłem na temat Japonii. Natomiast ze studentami w 86 pojechałem pociągiem transsyberyjskim z kilkoma studentami i absolwentami do tych Chin i tam spędziliśmy 2 miesiące ganiając różnymi środkami lokomocji, autobusami, pociągami, Yangtze-Kiangiem do Wuhanu między innymi, źródła tej pandemii. I po klasztorach buddyjskich, obserwując mnichów, którzy tam zarabiali pieniądze na sprzedaży swoich wspaniałości z pogranicza znaków i motywów roślinnych, które były jakimś podczas naszych wizyt tam. Były spektaklem takim teatralnym, gdzie ten mnich medytował i później nagle zrywał się z kolan i do tego jedwabił, rzucał się z tym dużym pędzlem i na naszych oczach powstawały jakieś przeurocze zjawiska pod tytułem, nie wiem, znak
można powiedzieć, ryby, roślinki, ptaka, okraszony tym znakiem, hieroglifem. I to mnie oczarowało i po powrocie już później próbowałem gdzieś zapłodniony tamtymi widowiskowymi spektaklami naśladować nie tyle to, co było u podstaw tego teatrum, ile samą strukturą tego, jak można odnaleźć w tym śladzie gestu pozornie automatycznego, jednocześnie powołać do życia coś, co jest pograniczem abstraktu i figuracji jakiejś. Z różnym skutkiem się to udawało, ale gdzieś to od tych lat 80. Zaczęło gościć na niwie tych moich poszukiwań i to się objawiało i w różnych ilustracjach, do czasopism, do plakatów. Ten gest przypadkowo nieprzypadkowy i jakiś korzeniami swoimi gdzieś usadowiony właśnie w tej dalekowschodniej filozofii. Parę wypraw, które myślę, że też obok tej chińskiej, do Syrii, do Damaszku, no byłeś w Guadalajarze też, i, no nie tylko, w ogóle Finlandia, te rejony północy. Powiedz, czy się ty dzieliłeś z tym, czy też to wszystko pracowało dwie strony jakoś, czy ty, bo wiem, że w Chinach były silne te inspiracje, czy te inne podróże też jakoś tak mogły się tutaj cię jakoś modelować i coś zmieniać, czy tylko się dzieliłeś z tym i byłeś potrzebny, żeby oni chcieli się dowiedzieć, co się dzieje u nas? Nie, to jest, zawsze to było obustronne, oczywiście, nie wiadomo, to jak jest ze studentami, nie wiadomo, czy ty, czy oni bardziej od ciebie biorą, czy ja od nich. To jest obustronna wymiana jakichś takich tego dialogowania. W Chinach byłem po 10 latach po raz drugi jako już juror w jednej z tam w Hangzhou, w takiej jednej z fajniejszych szkół i w fajniejszym małym miasteczku takim 7-milionowym. Te Chiny już były inne. Nie, to było, przepraszam, po 20 latach, czyli w 2006. Pierwszy raz byłem w 86. Nie mogłem się nadziwić, jak można przez 20 lat zbudować tyle w Szanghaju, który kiedyś obskoczyliśmy ze studentami w dwóch uczelniach i w muzeach. I ten wykwit i rozkwit tego chińskiego jakiegoś pościgu za cywilizacją zachodnią tam nie bywały. Ale jak pytasz mnie o to, co tam brałem i podczas moich 2 lat w Damaszku, początkowo zacząłem im sprzedawać tym studentom, z którymi pracowałem, te same tematy, które dawaliśmy nad Wisłą w ASP. I zaobserwowałem, że oni mają problemy z figuracją, co było, powinienem mieć świadomość tego, że tam ta kultura arabeski i niemożności wypowiadań się w figuracji sprawiała, że oni byli świetni w abstrakcji, a w figuracji nie bardzo. I to był jakiś taki zgrzyt na początku, ale później oswoiłem się z tym i dawaliśmy radę. I to było bardzo wdzięczny okres mojej tam jakiegoś terminowania jako belfer. Okazuje się, że ta Polska Szkoła Plakatu była też obecna w tym, na ich gruncie, co stało w ogóle w jakiejś surrealnej sprzeczności z tym, co się tam dookoła działo, bo już wtedy w 80-tych, w 80., 81., 82. roku,
gdzie u nas był stan wojenny, to u nich była prawdziwa wojna, o czym świat w ogóle raczej starał się zmilczeć, bo już ten ojciec dzisiejszego Asada tam tępił to bractwo muzułmańskie bardzo radykalnie. Ale okazało się, i tak życie szło swoją drogą. I jako, że Arabowie potrafią lepiej handlować wszelakim dobrym, to tam nie było kartek na żywność, a ja przywoziłem pomarańcze i proszki do prania dla swojej rodziny, bo można było. No, tych podróży moich belferskich było sporo i tam powiedziałeś o Guadalajarze, byłem też w Kanadzie, w Stanach uczyłem w dwóch szkołach, w Iranie i o dziwo wszędzie ta polska szkoła plakatów była bardziej obecna niż nad Wisłą, niż bardziej oni byli świadomi tego, że coś takiego kiedyś istniało i gdzieś odnotowywali to, że warto takiego belfra jak ja tam zaprosić, żeby z nimi poszalał tam tydzień, dwa albo trzy. Nawet w Chile, w Santiago de Chile też, tam gdzieś, czy w Rio, to szanują nas za tamte dawne osiągnięcia na tej niwie. No, jedyne miejsce, gdzie byłem z tobą, to była ta Guadalajara, tylko ty byłeś 10 lat wcześniej. Ale bardzo sobie cenisz Stanisława Jerzego Leca. Leca, tak, ja o nim myślę. Tak. Ciekawy jestem, bo to nie mam odpowiedzi na to. Wiesz, ten komunikat, jaki on nadaje tym słowom kilku, żeby sprzedać jakąś myśl mądrą, to właściwie jest bliźniaczo podobny do tego, czym jest plakat, że wiesz, albo w jednym geście, albo w jakiejś tam typograficznym skrócie oddać coś, co jest jakimś krótkim gadaniem na dłuższy temat. I to jest esencją lecowych poczynań. Henryk Tomaszewski znał go osobiście i opowiadał, jak czasami miał okazję go tam spotykać na jakichś nasiadówkach kawiarniano-restauracyjnych, gdzie wszyscy się urzynali i tam biesiadując, to Lec siedział gdzieś zawsze w kącie samotnie i coś tam, mamrocząc sam do siebie, notował na jakichś karteluszkach. I on prokurował wtedy te swoje złote myśli, a lubił też wypić, na ile mógł, bo wszyscy wtedy pili, nie było nic specjalnych takich trunku. Oni się nie upierali zresztą pić coś lepszego. No właśnie. I Lec gdzieś był takim naszym no, jakimś tam drogowskazem, jak można działać w warstwie obrazowej, tak jak on działał w warstwie słownej, gdzie mniej znaczyło więcej. Zawsze dla mnie było dziwne, jak te jego złote myśli nieuczesane mogły być przetłumaczalne i brzmieć w tych językach, bo on miał tych przekładów kilkadziesiąt na wszystkie możliwe języki świata, od japońskiego poprzez tam latino obszary i wszystkie europejskie. I gdzieś ostawały się te zawartości intelektualno-filozoficzne w tych jego lecowych dymkach myślowych. To do dzisiaj zastanawiam się, a jednak tak właśnie było. A dobry plakat powinien być też, jak sądzę, komunikatem ponadgranicznym. Tak, bo to wszystko idzie w takim rozumieniu, że
to, co sam powiedziałeś, że... Słychać tak, ciebie? To jest możliwe, że myślałem, że do okularów mówię. Postawa bardziej intelektualna niż wrażeniowa. To jest coś w twoim plakacie. Bo byli artyści też w tej polskiej szkoły, że na i barwą, i jakąś intensywnością koloru działali. Ale podeprę to jeszcze jednym twoim wyrwanym gdzieś skądś. Zostało mi to w pamięci, ale zapisałem sobie. Mówisz tak. Tajemnica mojego warsztatu polega na wyrzuceniu złych rzeczy, które powstają po drodze. To znaczy tak, jakbyśmy obserwowali ten proces, że tego dużo powstaje, bo to wiem, że potrafisz masę szkiców rysunku wyrzucić, spalić. No tak, wiesz, każdy ma swoją jakąś ścieżkę, wiesz, dochodzeniówkę. Ja akurat taką, że rzeczywiście produkuje jakiś nadmiar komunikatów, które gdzieś, żeby są tak zwaną rozpędziochą, że rozpędzam się w tym takim, no nie chcę nazwać tego jakimś misterium poszukiwawczym, tak jak ci mnisi buddyjscy, którzy raczej ci, których obserwowaliśmy w tych klasztorach, a byliśmy w kilku, to gdzieś nosili w sobie chyba w genach taką jakąś, nie wiem, jakiś taki rodzaj możliwości tego rozpędzania ręki i tego mechanizmu, który gdzieś tam się czaił w zwojach mózgowych. Natomiast ja, jak sobie zadałem jakiś trud tej rozpędziochy, to rzeczywiście później, jak to urosło, ta ilość produktów kuchennych powstałych na ogół z czarną pędzlem i czarnym tuszem, czy plakatówką, to musiałem później zrobić przegląd sytuacji, gdzieś miałem rozłożonych tam, nie wiem, 150 karteluszków na podłodze i wybrać z tego 1, 2, góra 3. To poważna sprawa. Kiedyś mój syn 6-letni się obudził w środku nocy. Ja lubiłem pracę nocną. Nie muszę nawet dziwić, że tyle tego jest na podłodze. I wtedy zobaczył, jak jego stary się męczy, produkując jakąś makulaturę czarno-białą i sam, nie pytając nikogo o zdanie, wybiera spośród tego nadmiaru rzeczy te udatne skrawki, a resztę do kosza drąc na drobne kawałeczki, żeby nie zaśmiecać matki natury. Pytano mnie o to wiele razy, że wtedy gdzieś swoich spadkowierców pozbawiam części mojego dorobku, no ale jest coś takiego jak wstyd twórcy przed rzeczami, które wydają mu się niezbyt godne jego ręki czy głowy i no, trzeba zaryzykować i wybrać to, co najlepsze, a wyrzucić tamto, tak jak matka natura, ileś tam nasionek powstaje, owoc, czy ileś plemników, dopiero wiemy, jak to jest. No. Jeden załapie. To jest te takie tłumaczenie mojego procesu, ale każdy ma swój jakiś wariacki proceder w tym, jak to się dzieje, że coś produkujemy i ten wybór końcowy, finalny należy do nas. A inni siedzą, ślęczą i od lewego dolnego po prawy górny z namaszczeniem konstruują swój pomysł. Ja akurat jestem taki, co to musi naprodukować tego i wyrzucając do kosza, resztę wybierać te, które uważam za okej. Myślę, że, bo tak myślę, bo czy pojęcie już polskiej szkoły plakatu przestało istnieć?
według mnie to jest zamknięty rozdział. Dlatego tak rad jestem, że udało im się paru was tutaj gościć u nas na tych spotkaniach, bo to jest naprawdę wartość, która dla mnie no jest, myślę, że w świadomości państwa czymś bardzo ważnym. Mamy osoby, zdarza się już tak, że niektórzy jeszcze nie tak dawno tutaj pokazywaliśmy pracę ich już 3-4 miesiące już ich potem nie było na tym świecie, ale czy myślisz, że coś takiego zostało, czy jest jakieś pojęcie, czy to w ogóle już trzeba zostawić tylko w pamięci, w historii, że było. Co się dzieje z plakatem? Czy ten fotografia, która teraz tak zabiła, inna potrzeba, ta komercyjność, czy nie jest to taki czas, który poszerzyłbym na inne też dyscypliny? Jak masz taką dużą optykę czasu od 60 któregoś roku, jak się to zaczęło, trwa to do dzisiaj. No i mamy cię tutaj, jakbyś to się z tym podzielił. No wiesz, wydaje mi się, że nic nie ginie w przyrodzie, że to pojęcie już jakby umarło siłą rzeczy, ono żyje gdzieś w pamięci i jest jakimś rodzajem świadectwa pewnego, że dostrzeżono, dlaczego Polska akurat gościła przez te swoje 5 minut czy 3 dekady, a może nawet krócej w tej dziedzinie, to wystarczy czasami, tak? Karnawał Solidarności trwał ile tam, nie wiem, 16 miesięcy. A dzisiaj nie wiem, czy młodzi wiedzą coś na ten temat. Zdaje się, że słabo z tym jest. My pamiętamy, czym była Solidarność. A czym była Polska Szkoła Plakatu? Jest ona gdzieś w podręcznikach. I w tym, że dzisiaj ewolucja tego obrazowania na formacie B1 czy A0 przeszła tak daleką drogę, że to nie chodzi o to, że fotografia dzisiaj coś tam przewalczyła, bo fotografia już istniała od 1830 roku dzięki Niepsowi i Daguerreowi, ale sama filozofia tego, czym jest produkt pod tytułem zadrukowana kartka papieru czy kadra w internecie, sprawia, że przybierzamy do tego inne metrum już. Inne metrum. Gdzie towar jest ważniejszy niż komentarz do tego towaru. A towarem jest również wszystko. Przecież dzisiaj wszystko jest towarem. I zadrukowany kawałek papieru czy olbrzymi billboard jest takim samym towarem i może być również czasami wartościowym produktem. Pod warunkiem, że artyście dało się zwyciężyć uprzedzenia zamawiacza. Niedawno, parę dni temu zmarł Milton Glaser. Nie wiem, czy państwu coś mówi to nazwisko. Kto z państwa, proszę podnieść rękę, kto z państwa wie, kto to był Milton Glaser. Ja podnoszę rękę. To był jeden z filarów amerykańskiego designu, również plakatowego. Stworzył wraz z Seymourem Kwastem takie pojęcie Pushpin Graphic Studio, czyli studio Pineska w Nowym Jorku. I zrobił pośród licznych propozycji, był autorem takiego plakatu pod tytułem I Love New York i Serducho NY oraz portretu Boba Dylana, jego najbardziej znane produkcje. To on twierdził, świadom tego, że jest coś takiego jak Polska Szkoła Plakatu w latach 60., że dobrze byłoby się zainteresować również takim typem działalności graficznej na Manhattanie, jak robią to nad Wisłą.
i w swoim studiu Pineska, czyli w Pushpin Graphic Studio, robili próby takich działań na niwie takiego stricte commercial design, jak my w tej rzeczywistości komunistycznej ambitnie i wbrew zamawiaczom. To się czasami udawało. Natomiast jego poprzednik, Paul Rand, nie miał świadomości takiej, bo był o dekadę starszy od Miltona Glasera. Niemniej również świadom był wielkości Henryka Tomaszewskiego, bo jak powiedział mi jeden z moich starszych kolegów, Krzysztof Lęk, który gościł w studio Paula Randa w Nowym Jorku, to zauważył, że tam nic nie było na ścianie, tylko jeden plakat widniał, plakat do cyrku Henryka Tomaszewskiego. O czym Henryk Tomaszewski nie miał bladego pojęcia, bo nie znał tego Paula Randa osobiście, a okazało się, że Paul Rand znał Henryka Tomaszewskiego i jego produkty powstały na niwie Polskiej Szkoły Plakatu. Ciekawe i symptomatyczne, jak przez granicę, przez Atlantyk można było przeforsować czy przewekslować takie rzeczy jak właśnie szczątki Polskiej Szkoły Plakatu. Proszę Państwa, tyle mamy refleksji, tyle myślę, że zrodziło się pytań. Proszę bardzo, jeżeli Państwo chcieli, nasz mistrz jest otwarty i chętnie odpowie. Prosimy bardzo o jakiś dialog. Zapraszamy. Proszę o najmądrzejsze i najgłupsze pytanie. Na każde z nich jestem w stanie odpowiedzieć, chyba że nie chcecie Państwo nic więcej usłyszeć, ale... Ja mam jedno pytanie, bo w tym zestawie plakatów, które profesor pokazuje, jest kilka plakatów, nazwijmy to, niededykowanych, prawda? Czy to są jakieś specjalne, wyróżnione przez profesora plakaty, które wobec tego, co pan zrobił obok, mają jakieś znaczenie wyjątkowe? No bo nawet niektóre nie są nawet podpisane nazwiskiem. Mówi pan o tych, które nie mają liternictwa, typografii, tak? To są na ogół ilustracje do gazet typu, do pisma Problemy, które już nie istnieje, istniało od 1945 roku do 1993, jak komuna się skończyła. To było takie pismo popularno-naukowe. Później wszedł Scientific American, kolorowy taki odpowiednik, albo Science, i Problemy skończyły swój żywot, a ja tam miałem dożywotnią taką synekurę, że robiłem przez 25 lat ilustracje i okładkowe, i do science fiction story. I te rzeczy, które tu są, te niededykowane, jak pan nazwał, to na ogół właśnie są z Problemów albo do jakichś artykułów z Gazety Wyborczej, które wydały mi się bardziej udatne i zamieściłem je, jako że były takie skrótowe i można było sobie dośpiewywać lub nie, co one mogą ilustrować. Często było tak, że w tych Problemach to, co ja proponowałem, to w odniesieniu do literatury science fiction było zupełnie różne niż klasyczne ilustracje te gatunkowe i takie bardziej, moim przekonaniem, szmirowate, a ja robiłem jakieś takie komunikaty bardziej skrótowe, takie syntetyczne. I nie wiem, musiałbym się odwrócić tyłem do Państwa i zobaczyć, co tam leci, i wtedy skomentować konkretnie, który co oznacza. Ale wydaje mi się, że czasami tak bywało w plakacie, że pewne rzeczy skrótowo traktujące mogłyby być zamieniane na inne, tak były pojemne w swojej warstwie znaczeniowej. No bo tutaj akurat
jest takie utrudnienie, bo jeżeli mówimy konkretnie o plakacie, to mam jakieś zlecenie, konkretną czy sztukę, czy wydarzenie. Tutaj akurat malarze, czy artyści, graficy, którzy tworzą w innych, w mediach normalnych, tradycyjnych, mają tyle łatwo, że sobie mogą wymyślić jakiś problem, zrobić tych prac, prawda, i robią wystawę indywidualną, czy jakąś zbiorową. Tutaj właśnie każda praca wynika na rynek z jakiegoś zlecenia. Oczywiście, tak. I to trzeba wybnąć jakby z tego, a jednocześnie pokazać, że jest się na wskroś twórczym, oryginalnym i ma się no, jakby swoje zdanie na ten temat. To prawda, no, nawet te, które nie mają tutaj podpisu, to też były, można powiedzieć, na zlecenie, bo na ogół dotyczyły jakiegoś fragmentu literatury albo jakiegoś artykułu pomieszczonego w gazecie na jakiś tam temat kulturalny, społeczny, polityczny i ja usiłowałem się odnieść do tego, ale rzeczywiście nie były to propozycje tak zwane bezużyteczne, czyli powinny się odnosić ściśle do tego werbalnego, do tej werbalnej zawartości danego albo artykułu, albo utworu, albo no, jakieś tam sprawy z gatunku werbaliów. I ja musiałem zamieniać to na wizualia, które albo pasują średnio, albo dobrze, albo prawie wcale. No mnie się to przywołam może, bo wiem, że jest kłopot, żeby teraz akurat wyłapać, ale właśnie te dwie wskazówki, mężczyzna, kobieta na tle tarczy zegarowej i spotykają się, bo jest akurat, dochodzi 12:00 i to taka ta metafora i ten przekaz bardzo mi się podoba, no i właśnie... To jest ilustracja do literatury science fiction, Garden of the Time, ogród czasu, tak jak pamiętam to, czyli pewnie można to przypasować do wielu innych tematycznych zawartości. Można to przypasować do życzeń na przykład noworocznych. To jest tak szeroki komunikat tak. I zawarty tak. W tym, że... A jeszcze a ja tak mam jeszcze takie pytanie jedno. Czy, bo przecież zrobił pan naprawdę setki, jak nie tysiące tych plakatów. Czy jest jakiś taki plakat, który pan by szczególnie wyróżnił, że na przykład, nie wiem, coś przekroczył pan w tym momencie, że jakieś granice, że on jakby stworzył się czymś nowym i takim na wskroś oryginalnym, że nawet pana to zaskoczyło i do tej pory on jest jakby aktualny, nie stracił na aktualności przez te lata. No wydaje mi się, że jednym z takich jest mój plakat, który wygrał Biennale, złoty medal dostałem z okazji 30. rocznicy zakończenia II wojny. Tam, gdzie Shigeo Fukuda zdobył też nagrodę za taki pocisk wracający do lufy pod hasłem Victoria, Victory. To ja wtedy zrobiłem plakat oparty na tym pytaniu szekspirowskim To be or war not to be. I tam nic nie ma oprócz tych liter. I on okazuje się, że ciągle gdzieś jest aktualny, że być albo nie być, w obliczu wojen, które ludzkość będzie toczyła, toczy i będzie toczyć, czy to są wojny ideologiczne, czy jakiekolwiek inne, czy o terytoria, czy o jakiekolwiek wartości, no, ta wojna polsko-polska na przykład, która się toczy na naszych oczach, to jest też tym odwiecznym pytaniem szekspirowskim, jak się odnajdziemy w dniu jutrzejszym? Czy będziemy tacy, jacy byliśmy przed, czy będziemy inni? Że to słowo wojenka pod słowem or, war gdzieś jest wiecznie aktualna. Z innej parafii też podoba mi się odbiór plakatu do trzech kobiet filmu Roberta Altmana. Gdzie dałem te trzy łyżkę, nóż i widelec, który tu chyba jest. A, był, tak. Co prawda spotkałem się z krytycznym podejściem. Ta komisja, która gdzieś w latach 70. przyjmowała ten plakat, to miała zastrzeżenia do zawartości tego filmu, że jak mogłem
upostaciowić w takiej błahostce te trzy kobiety. A to był film świetny na temat problemów feminizmu już wtedy bardzo mocno zakotwiczonego tam w tej rzeczywistości amerykańskiej, gdzie Gloria Steinem, taka słynna ikona ruchu feministycznego, gdzieś przydawała wagi temu zjawisku. Dzisiaj feminizm ma się całkiem dobrze, ale nadal jest walczący. I wydaje mi się, że ten skrót tej triady zastawy stołowej paradoksalnie w jakimś sensie oddawał nie tyle istotę tego filmu, ile problemu związanego z tymże filmem. Dlatego też on się spotkał z jakąś tam nagrodą, już nie wiem jaką, już nie pamiętam. To było 40 lat temu, czy 35 lat temu. Czy tu wszyscy się czują tak młodo? No oczywiście, że no, nie, jasne, to jesteśmy wobec mojej babci, która w wieku 97 lat złamała nogę w tańcu i była dalej czynna, to my jesteśmy ciągle młodzieniaszkami. Teraz powiem, spotkanie mi przypomniało moje spotkanie z Cieślewiczem w Paryżu, kiedy on już nie miał zdrowia i miał już swoje kłopoty. Laska. Tak. I wiesz, on jest chyba na drugim biegunie tego, co ty robisz. Tak sądzę. Też go wystawiałem, co prawda, u nas w galerii teatralnej, ale tak myślę, że szanując was obu, widzę, jak można dwa różne światy wyzwolić. Prawda, tam więcej było ilustracyjności, więcej było jakby anegdoty takiej dosłownej. Nie wiem, ja go bardzo ceniłem i to spotkanie z nim też tak zapamiętałem, jak tam dotarłem do niego, mi tę prasę tak nawet... Słuchaj, Roman jednym z moich mistrzów był, tak, znakomitość najwyższej rangi, jasne. Pamiętam ich obu, Henryk Tomaszewski o lasce i młodszy od niego, o 15 lat Romek Cieślewicz na jakimś wernisażu, obaj panowie z laskami wtedy. Ten jeden z białą laską, mimo że Romek słabo widział, bo ciągle miał łzawiące oczy pod koniec życia. Ale ja nie wiem, czy tak daleko było, czy ja daleko od niego, ale on miał okres takiej czarno-białej fotografii, takich montażu. Te kolaże jego z malarstwem przecież łączył. No właśnie o tym myślę, że tego u ciebie nie ma potrzeby, żeby... Zresztą to się tłumaczy w jego pracach. Też ta korona z łusek, prawda? Pamiętasz Chrystusa i tak dalej. Tak. Świetne rzeczy. Jest tak niesamowite, choć... No i to też była polska szkoła, która... Też była polska. Myśmy do niej przywoływali tutaj, ale wiem, że plakat tu teraz spojrzałem. Tak jak mówisz o Tomaszewskim, też mam takie spotkanie. Ja nie wiem, czy tu było oko Romka Cieślewicza, czerwone oko. Tak, było. No to jakiś, to było w stylu jego ostatnich prac. Na jego wystawę pośmiertną do Wilanowa robiłem plakat o nim, czyli jakby chyląc czoło przed nim. No, szalenie. Tak jak przywołujesz Tomaszewskiego, to ja mam też jego, wspominałem ci taki obraz, kiedy byłem u nich w domu z Teresą Pągowską, przecież wspaniałą artystką też i ta ich relacja też niesamowita. I tak. Kiedy jej pracę znowu tam wybierałem na wystawę, to go pamiętam już w takim, wiesz, no, w takiej grafice życia i tego końca, który przyszedł nas, bo tak wyjrzał za drzwi do nas. Niesamowite, a wcześniej widziałem, jak pamiętasz, na Biennale brylował swoją witalnością. Oczywiście, niesamowicie, jak otwierał to mas. Ten domek to był moim domem, a wiesz, tak? Mój ojciec odumarł wcześniej i Henryk był dla mnie jakby ojcem. Tam żeśmy byli na takiej przyjacielskiej stopie, wymyślając te tematy, czy wiesz, męcząc się z przyjemnością ze studentami przez półtorej dekady. W ogóle plakat, Polska Szkoła Plakatu była po części bardzo malarska. Mimo że gatunkowo... Ale w pana przypadku, czy przestał pan malować? Wszystko przeszło w stronę... Ja wie pani, że ja nie rozgraniczałem nigdy tego, czym jest malarstwo. Czy jak widzę niektóre plakaty Wojtka Fangora, świętej pamięci, to przecież on był cały czas malarzem, a jednocześnie był plakacistą i ta
gatunkowość tych tworów w ogóle jakby była obok tego, co możemy mówić o tym zjawisku, czym był plakat. Ta polska szkoła plakatu była tak dalece niejednorodna, że łączyła ich tylko jakaś niepodległość wypowiedzi. Ale gatunkowo to jak dalece się różnił przecież Cieślewicz od Lenicy. No to były przecież zupełnie inne światy. Albo Wojtek, bracia Zamecznikowie, Wojtek i Stanisław, czy Julek Pałka, czy Janek Młodożeniec. Świeży. Czy Waldek Świeży, czy Franek Starowiejski. No to przy wielkiej indywidualności każda nieporównywalnie różna od siebie, a jednocześnie wszyscy gdzieś pasowali do tego niepodległego stosunku, do tej wypowiedzi na jakiś zadany temat w końcu. Bo trzeba było jakoś odpowiedzieć na ten film, czy tak jak mówiłeś, BHP, jak Maciek Urbaniec robił plakaty BHP-owskie, wspaniałe, w swojej malarskości i w swojej jakiejś takiej poetyce różnej od czegoś innego. No albo Symfonia koloru Janka Młodożeńca, czy Wojtka Zamecznika fotografie, czy Julka Pałki typograficzne plakaty. 8,5 Fieleniego, tylko 8 i 1/2, ale tak monumentalne to było i skrótowe, że jak można w ogóle coś na temat Fieleniego. Teraz ja mam dylemat, bo muszę zrobić coś na stulecie Fieleniego, który jest w tym roku, 1920-2020. Jest takie międzynarodowe przedsięwzięcie, do którego zaprosili mnie Amerykanie, moi przyjaciele ze Stanów, żeby coś sprokurować. Cholera, się męczę nad tym i muszę oddać to we wtorek i skończyć. No to kończymy zaraz to spotkanie, żeby... Kończ, weź wstydło.